Dzień dobry kochani, witam się z wami w kolejnym vlogu na naszym kanale. Dzisiaj wyjątkowo witam się z wami ja, Patrycjusz, leży sobie na leżaczku. Powiem wam, że wybraliśmy sobie idealną pogodę na odwiedzenie RODO, z tego względu, że jest naprawdę upalnie. Z drugiej strony jest bardzo fajny taki rześki wiatr. Troszkę nam to utrudnia zadanie, jeżeli chodzi o nagrywanie, no bo faktycznie szumi, więc staramy się to robić tak, aby wam to nie przeszkadzało, nie utrudniało oglądania. Więc ja się z wami teraz oficjalnie witam. Patryk zrobi to za chwilę. O, właśnie o tym mówiłem. Zobaczcie, jak mi wybią grzywę za zawiewa, więc zamawiam teraz dla nas drineczki na powitanie, na rozpoczęcie lepszego dnia i zaczynamy leżakowanie. Nie wiem, czy mnie będzie słychać. Kochani, Przemysław przed chwilą powiedział mi, że już się z wami przywitał. Bardzo mnie to cieszy, ale ja nie byłbym sobą, gdybym sam się również z wami nie przywitał. Kochani, dzień dobry, witam was serdecznie w kolejnym vlogu na naszym kanale leżakowania, opalania ciąg dalszy. I to jest właśnie wyjazd z Przemysławem. Przemysław bardzo często resetuje się i relaksuje właśnie w taki sposób. Gra w grę na swoim telefonie. Dzisiejszym sponsorem tego odcinka jest Match Masters. To jest gra... Przemysław, może ty o niej więcej opowiedz. To jest gra, która jest generalnie bardzo prosta w obsłudze. Chodzi o to, żeby zbierać jak najwięcej punktów z takich... O, widzisz, gram przeciwko jakiemuś gościowi, który mnie oskubuje teraz, bo rozpraszasz mnie. Chodzi o to, żeby zbierać jak najwięcej punktów z kolorów zbitych w jednej linii, w jednym ciągu. Chodzi o to, żeby zbierać w zasadzie jak najwięcej niebieskiego koloru, niebieskich gwiazdek, które dają dodatkowe punkty, dodatkowe jakieś moce. Tutaj mam akurat bombę, które mogą jakąś zrzucić, użyć. Także jestem teraz na turnieju. Zaraz wam opowiem o tej grze więcej, tylko daj mi to proszę skończyć, bo zaraz przegram wszystkie. Dobrze, Przemysław, cóż za emocje, cóż za adrenalina. Ja chyba też w to zaraz zagram. O, to jest w sumie dobry pomysł. Ja ci zaraz wyślę link, to się zalogujesz i zagramy turniej przeciwko sobie. Zobaczymy. A możemy, tak? Tak, tak, bo w tej grze jest fajne to, że po pierwsze to jest gra online, czyli możemy grać przeciwko na przykład znajomym, rodzinie. Możemy brać udział w takich turniejach z randomowymi jakimiś ludźmi. Zaraz wam w sumie opowiem więcej, tylko daj mi chwilę. O, teraz użyłem właśnie aktywacji Pick a Color. Wezmę sobie czerwony. Co to znaczy? Super moc, zabija mi wszystkie czerwone i mam nadzieję, że coś uda mi się zebrać dodatkowego. O, więcej. Ale zaraz przegrywam. Mam 48, masz 68. Generalnie panel obsługi gry jest bardzo prosty. Zobaczcie, tutaj mamy swojego awatara, którego możemy gdzieś tam urządzić. Ja jestem krokodylkiem. Można sobie stworzyć nazwę użytkownika, można sobie wysyłać między użytkownikami różnego rodzaju emotki. Tutaj wybieramy sobie awatara, więc ja jestem krokodylkiem, jestem ciekawy, kogo wybrał Patrycjuszek. Nie wiem, mi tutaj jakąś świnię pokazuje. No to akurat trafił swój na swego. Także przejdziemy teraz do turnieju. Tutaj mamy możliwość stworzenia takiej przestrzeni do gry z... Czy my będziemy razem grali? Tak, będziemy teraz grali razem. Ja sobie wybiorę tutaj moc dodatkową kaczuszkę. Jesteś teraz na tym panelu? Tak, jestem na tym panelu i muszę wprowadzić jakiś kod do gry. To wpisz teraz 10805. 10805. Dołącz. O. Ja cię pokonam, Przemysław, w tym. No ja mam nadzieję. Naprawdę mi siebie pokazuje. Świnko. A gramy teraz, zobaczcie. Poczekaj, czy jest teraz ruch? Moja kolej. Twoja kolej. Teraz jest pełne skupienie, kochani, żebym ja tutaj dobrze wszystko... O nie, źle już coś przy...
kliknąłem. I co, takie obiecanki, cacanki miałeś mnie tutaj oskubać ze wszystkich punktów? Że przegrałem, napisali. Proszę bardzo, wygrałem z Patrycjuszem grę. No dobrze, to pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło. Kiedy grałeś, więc wybaczę. Ale wciągające to jest. Zagramy zaraz kolejny turniej. Nie, ja muszę się podszkolić, ja nie chcę z tobą grać, ja chcę z kimś ze świata zagrać. Ja jestem, wiesz, światowy człowiek. Światowy człowiek, dokładnie, zgadzam się z tobą. Także co, dzięki temu, że mamy współpracę z grą Matchmasters, jeżeli pobierzecie grę za pomocą kodu QR, który wam się tutaj wyświetli pod moim paluszkiem, bądź za pomocą linku, który udostępnimy wam w opisie pod tym filmem, dostaniecie dodatkowy zestaw prezentów, tak zwany Piñata Package, także jeżeli kojarzycie na pewno tą nazwę z amerykańskich filmów, piñata, czyli worek różnych prezentów, więc jeżeli pobierzecie grę z linku bądź kodu QR, który wam tutaj udostępniamy, dostaniecie dodatkowe atrakcje do gry, czyli awatary, bądź dodatkowe supermoce, których możecie używać, żeby oskubać Patrycjusza. Supermoce to ja potrzebuję teraz, bo tutaj też mnie ktoś ogrywa. Dobrze ci idzie, no. Do 3 razy sztuka, za 3 razem już na pewno będzie wszystko w porządku. Kochani, dzień dobry, witamy was serdecznie w ostatnim dniu wyjazdu, to jest najgorszy dzień, właśnie spakowaliśmy się i dzisiaj już opuszczamy Rodos, idziemy teraz na ostatnie śniadanie. Przemysław, dlaczego to się tak szybko skończyło? Nie wiem, ale jestem jakiś taki, od wczoraj wieczorem już siedzieliśmy sobie w restauracji przy basenie, jak się już tak ściemniło, ten basen był tak fajnie podświetlony, wyglądał jak takie gwiździste niebo i tak siedziałem, patrzyłem na niego i tak aż powstrzymywałem się od łez, bo naprawdę... Ja jestem bliski płaczu. Bardzo rzadko jest tak, że zżywa się człowiek tak z miejscem, że nie może sobie w głowie tego poukładać. Ale jeszcze jesteśmy tutaj 5 godzin, idziemy na śniadanko, później zjemy lunch, pospacerujemy, pooddychamy tym cudownym powietrzem. Także mamy nadzieję, że jeszcze dzisiaj spędzicie z nami miło czas. Tu się chyba nie da mieć złego nastroju, Nie da się mieć tutaj złego nastroju. Pani od razu podała nam kawkę, herbatę z cytryną i mówi, że ona jest dzisiaj smutna, że chyba będzie płakała razem z nami, ponieważ tak się wszyscy przyzwyczaili do tego, że jesteśmy tutaj w hotelu. Przemysław, ja będę wył. Przemysław na tym wyjeździe poczuł miętę do suszonych owoców. Cały czas to jest tutaj. Poczułem miętę do limonki, tak, ale naprawdę mi to mega smakuje. Zwłaszcza te suszone ananasy i suszone mango. Generalnie nie przypadam za mango, ale to suszone jest rewelacyjne. Smakuje taki żelek, więc trzeba sprzedać chyba przepis twojej mamie, ale ona chyba lubi kwaśne, nie? Przepis na... suszone, żeby zamiast żelków właśnie suszone owoce jeść. Tylko trzeba było je obtoczyć w jakimś kwaśnym proszku. Ale faktycznie, naprawdę śniadania są tutaj wyborne. Będzie mi brakowało po prostu tych takich chwil na słoneczku, na świeżym powietrzu, więc musimy jak najszybciej doprowadzić nasz taras do tego, aby można było sobie już tam na nim usiąść i żeby to słoneczko w końcu do nas doszło. Bardziej to pogoda powinna się poprawić, bo na to niestety nie mamy wpływu, ale trzymamy kciuki, liczymy, że prognozy w końcu się zmienią i to lato do nas również przyjdzie. Więc smacznego w takim razie. Smacznego. Później. Dzisiaj nawet jakoś pogoda się troszeczkę zepsuła. Zobaczcie, jakie fale są na morzu. Myślę, że nawet ta wyspa nie chce, żebyśmy stąd jechali. Już pożegnaliśmy się z częścią ekipy tutaj w restauracji naszej śniadaniowej. A teraz idziemy jeszcze do baru na kawkę, na herbatkę, posiedzieć, poodpoczywać. Mam nadzieję, że jeszcze za moment wyjdzie słońce. Także ostatnie promienie na nasze ciało powinno jeszcze spać, żeby się troszeczkę bardziej opalić, chociaż muszę wam przyznać, że ja, mimo że nie powinienem się opalać, całkiem ta moja skóra wygląda nieźle. Przyszliśmy jeszcze do naszego ulubionego baru na basenie. Ostatnie rzuty okiem na te piękne widoki, na ten piękny basen. Zamówiliśmy jeszcze sobie kawę, herbatę, poczilujemy. Za chwilę mamy jeszcze zamiar wyjść na miasto, bo chcę kupić oliwę, greckich oliwek. Ale ktoś się oliwek. W ogóle w komentarzu podpowiadał, żeby kupić oliwę osobną do sałatek i osobną do smażenia.
mimo że my nic nie smażymy, no ale oliwę trzeba kupić. Przyda się w domu, więc będziemy musieli zostawić twoje jakieś galotki, bo nam się nie zmieści wszystko w walizach. Nie, no, zmieniając jeszcze temat, wczoraj dowiedzieliśmy się ostatniego wieczoru tak naprawdę, że od tego roku dopiero jest podświetlany basen, a te migotki... Jak ja powiedziałem? Podświetlany. Ja już po prostu nie wiem, co mówię. A to podświetlenie, bo chciałem powiedzieć o podświetleniu, a podświetlenie też jest od tego roku, nie, czy było nie, wcześniej? Nie, było wcześniej. Okej, okay, także jeżeli ktoś by się zastanawiał, czy ciepła woda jest w basenie, tak, jest ciepła zarówno w jednym, w drugim, jak i w trzecim. Przyszliśmy właśnie na shopping po tak, centrum handlowym. Chwilę, trzeba coś znaleźć i coś wybrać. My z każdej wyprawy, z każdej naszej wycieczki przywozimy magnes dla mojej babci na lodówkę. Już ta lodówka naprawdę jest zapełniona nieźle, ale tu akurat chyba nie ma nic ciekawego. Znaleźliśmy takie malutkie paczuszki, zaraz zobaczymy, co tam jest. Tam mi się Przemysław bardzo podoba. O, no chyba mydełko mają w środku. Tak, zaraz zapytamy panią, jest tutaj ktoś? Szukamy jeszcze sklepu z oliwą, z oliwkami. Pani nam powiedziała, że tu w bocznej uliczce gdzieś powinniśmy na pewno coś takiego dostać. Tak, nawet nam poleciła jeden sklepik, do którego możemy zajrzeć, bo chcieliśmy kupić wszystko w jednym miejscu, oczywiście tak się nie da, więc mamy magnesik, mamy mydełko, teraz poszukujemy oliwy. Ale naprawdę bardzo ładne to jest, podoba mi się bardzo. W dalszym ciągu jesteśmy na poszukiwaniu oliwy. Zobaczcie, znaleźliśmy taki sklep. To jest chyba w ogóle ten sklep, który nam właśnie pani polecała. Przynajmniej był w tę stronę, w którą nas skierowała. Więc zobaczcie, tutaj mamy tak pięknie przyozdobione oliwy z oliwek, z dodatkami w różnych butelkach, o różnych pojemnościach. Z takich naszych tipów podróżniczych, z których warto w sumie skorzystać, to my zawsze dzień przed wylotem, wyjazdem pytamy się o możliwość przedłużenia doby hotelowej, tak aby nie musieć czekać gdzieś w lobby na zewnątrz. Tym razem też jak zrobiliśmy, oczywiście się udało, przedłużyli nam dobę hotelową w sumie o 2 godziny, więc dużo, niedużo, ale zawsze coś. I no też... tak, lepsze to niż koczowanie na, wiesz, na podłodze w recepcji, bo zawsze jest tam tyle ludzi, chociaż teraz jeszcze jest nie sezon, więc tych ludzi nie ma tak dużo, ale no zawsze mogłoby tak być. Tak, i koniecznie też, jeżeli organizujecie sobie wyjazd samodzielnie, nie z biurem podróży, to warto na przykład zapytać się w recepcji o taksówki, o transfer na lotnisko, czy też tam, gdzie chcecie się dostać. I my już sobie zamówiliśmy taksówkę dużo wcześniej, będzie ona na nas czekała, więc nie będziemy się jakoś stresować tym, że nie dojedziemy tam, gdzie trzeba. Na 13 zamówiłeś? Tak. Pożegnania nadszedł czas, niestety żegnamy się z tym cudownym miejscem i żegnamy się też z wami niestety. Trzęsą mi się ręce, przed chwilą troszeczkę też popłakaliśmy, ponieważ żegnaliśmy się z naszą ulubioną panią, która... Powiem szczerze, że nigdy chyba nie zżyliśmy się tak bardzo z personelem hotelu, jak zrobiliśmy to tutaj. I naprawdę czuję się, jakbyśmy opuszczali taki dom rodzinny poniekąd. Bardzo dziwnie się czujemy. Także dziękujemy wam bardzo za obecność. Mam nadzieję, że te filmy, te vlogi z RODOS wam się podobały. Staraliśmy się pokazać jak najwięcej. I co? Żegnamy. Ale to na pewno nie jest ostatni nasz krok tutaj, także dziękujemy wam raz jeszcze za to, że byliście z nami. Zasubskrybujcie nasz kanał, a my widzimy się już w Warszawie. Do zobaczenia, kochani, pa! Pa.